Część druga. Sponsorem tego odcinka jest... No, ale powiedz mi, wiadomo, że jak już teraz tą walkę masz remis, masz rewanż, nie? No to wiadomo, że nie rozważasz nawet porażki. Jak już tą walkę wygrasz, nie? To masz już takiego przeciwnika w głowie, gdzie chciałbyś z kimś jeszcze się zmierzyć. Masz jakiegoś ziomka, którego, tak przecież, zawodnika, którego chciałbyś jeszcze z nim się zmierzyć? Miałem, ale też są pewne kontraktowe sprawy, że inne federacje ktoś ma albo coś, ale nagle po prostu kwestia z Piotrem Szeligą, która ostatnio była taka groźna, głośna afera z tym. No. Że tam są swojego trenera Tak, jak zostałem jego adwokatem, po prostu go broniłem w tej całej aferze, nagle się uaktywniła ta druga część zawodników, którzy mnie pocisnęli, że co ja pierdolę, wiadomo to. Dobiłeś, kurwa, wiesz, ja wiem. Bokser sam powiedział, kurwa, ty to lubisz poza strefę komfortu wychodzić, a ja mówię, no co, klimat ma końce, inny obraz wam przedstawię, jak no to nie. Ja widzę, nie? I to jedyny zawodnik, który się odezwał, nie? Teraz nagle ludzie zaczęli powoli też 70% ankietowanych na 30, no. 70% powiedział, że mówię rację. 80% ludzi, którzy mi pisał prywatne wiadomości, nawet to mi mówiło, że super, w ogóle wyszedłem, że mam rację. Dobra. 20% może tylko mnie tam krytykowało i cisnęło mi. A ogólnie no to w sumie wyszło, że tak nagle zawodnicy, nagle jeden się spruł, drugi się spruł, no że co ja pierdolę, coś tam, więc tak naprawdę to w sumie nie moją w ogóle aferą, nie sprawą o mnie, no. Tak naprawdę zapewniłem sobie kolejny kontrakt, bo już dostałem telefon, że... Będzie jedna banka jeszcze, że kolejny kontrakt, nie? No tak, no słuchaj, mam mini konflikt nieświadomie nawet, to trzeba go rozwiązać, nie? A wiesz, że właśnie chłopaki z Fejmu lubią takie... Znaczy, wiadomo, ja sobie nie dam, też już się zaczęły, te osoby zaczęły wypowiadać. Póki mam walkę za tydzień, na razie milczę w tamtym i nie wypowiadam się na temat tych osób, które gdzieś tam niepochlebnie się w moim kierunku wypowiedziały. No. Ale jak tylko wejdę do oktagonu, na drugi dzień odpocznę, to zacznę odpowiadać, nie? No. Słuchaj, no tak to działa niestety, nie? A niestety, no tak działa. A słuchaj, ale uważam, patrz, wchodząc do tego światu free fightów, nie? Bo ty jako prawdziwy sportowiec wcześniej, z charakterem takim typowym sportowym, wchodzisz do free fightu i tam... No sam wiesz, jak to jest, te takie podjudzanie, te aferki, wszystko, jak ty się tym odnajdujesz? Grasz, no grasz i jedziesz na tej fali i mówisz, dobra, grał w to, jak tak trzeba grać. Ale czyli, nie, no w ogóle, wiesz. Jak ja tam wszedłem, to każdy nagle, kurde, jaka pozytywna energia, jaki pozytywny vibe, w ogóle bokser to samo, tam gdzieś tam... Świeżość. I tak samo ci ludzie z tych mediów, czy tam ktoś, a ja tak nagle patrzę, mówię, no ja myślałem, że z tym się jedzą friki, w sensie, że właśnie takie zachowanie, po prostu takie, jak mam na codziennych imprezach, ja się zachowuję po prostu tak, jak się zachowuję na imprezach wśród znajomych, nie? No. Że beka, że to, że tam skakuje na stół, nie wiem, zdejmuje spodnie, nie? Taki król imprezowy. Tak. Nie? Śmigło zrobi to. Od razu. Tak. I na przykład nagle ja właśnie wprowadziłem po prostu tego siebie po prostu, tego imprezowego trybu tam do tego Fejmu. I nagle parę osób mówi, nie, co to jest, tylko napinacze się spinają i coś tam. I ja nawet chciałem pocisnąć gdzieś tam bardziej Piotrka w tej konferencji, nie? No. A moja siostra mówi mi, bo ja tak tam rozmawiałem z siostrą, mówi, Tomek, ale przecież kurczę, ty taki jesteś, ludzie ci pokochali takiego świra zabawnego, pozytywna zadyma. No. Tak naprawdę nie bądź sobą, a nie wchodź gdzieś tam to, że wszyscy są tacy, to też taki musisz być. No. Jestem indywidualistą, w takim razie wychodzi na to, że po prostu przecieram swoje szlaki. Po swojemu, fajnie. Tak, choćby w takiej federacji jak właśnie Fame, która tam niby wszystko już było, okazało się, że w procesie nowego. No i teraz nagle sam bronię przeciwko całej Polsce Piotra Szeligę, będę jego adwokatem. Adwokat diabła. Tak, jest, tak to będzie adwokat diabła. Też przetarłem
sery kopnąłem. No spokojnie przetarłem się też, przetarłem też jakiś tam znowu właśnie taką strefę komfortu i szlak i w ogóle zaczęli ludzie w ogóle nagrywać też filmiki nagle, no. Mój na przykład taki chłopak, który też udostępniłem to, nazwał to tak, że możecie mnie nazwać tym lubem, cała Polska może mnie znienawidzić i to się było po konferencji ze mną, no. Czy po Cage'u, ale by nagrał tak, że ja uważam, że jeżeli ten trener bardzo faktycznie kocha swoją żonę, a już jest 2 lata w stanie, jakim jest i wiadomo, że nigdy się nie wybudzi, no. I to nie tak, że ona go zostawiła od razu, jak on zaczął być sparaliżowany w stanie wegetatywnym, tylko po 2 latach, to żeby naprawdę kochał, a wiadomo, że nie, już nie odmienił się na lepsze, to na pewno by nawet sam by dla jej dobra chciał, żeby ona potem złożyła życie, znalazła kogoś, kto się opiekuje nią i dziećmi, okay. Ich dziećmi, tak? A nie, że do końca życia, żeby musiała być 24 na dobę się nim opiekować, zwłaszcza, że przecież ma małe dzieci, to musi uczyć, nauczyć je, musi pracować, musi coś. Ja wiem, że na parę razy coś źle, głupio powiedział, ale też usprawiedliwiam to w ten sposób, że możesz miał dosyć to wszystkiego pytań ludzi, ubliżania jej i w końcu już tam... No presja na pewno jest ciężka, nie? Tak, i dlatego może też z tej takiej niemoty, to więc denerwowania powiedziała, że nie wiem, mój mąż nie odzywa się 2 lata, może do was się odezwiecie do niego, może takie no. Może też takie, że mam dość, wypierdalać. No każdy ma tam gdzieś swoją strefę komfortu, tak. Za którą już podejmiesz wyżej. A moja mama, kiedy się opowiedziałem, bo moja mama nie chce lubić Fear Fight, ale powiedziałem po prostu, jak to miało miejsce na Cage'u, no. I na właśnie tym, co mówiłem, jak broniłem to opiatko. Moja mama sama powiedziała, że niech się nie odzywa nikt, kto nie musiał kimś się opiekować, też, że tak ja powiedziałem, parę lat, przecież jest młodą kobietą, no. I tak samo moja mama powiedziała, że też według niej też mam rację, że tak powiedziałem, go broniłem. Kolejna rzecz, ja z moją żoną ustaliłem, na przykład jeszcze byliśmy parą, że moja żona mi wprost powiedziała, Tomek, ty walczysz, ty się tak zajmujesz, słuchaj, dobra. Ponieważ ty taką masz niebezpieczną tą swoją sport, to ty musisz wiedzieć, że na przykład jeżeli musisz być dla mnie dobry w ciągu naszego życia wspólnego, bo jakbyś kiedyś nagle był sparaliżowany właśnie, czy to jest możliwe, w stanie, nie? Wegetatywnym, no. To jest znacznie możliwe, też no. To powiedział. I wyobraźcie sobie ten sam przykład, przypadek z nim rozmawiałem, to ja wolałabym ciebie oddać do ośrodka, gdzie jest opieka, wiedzą się tą zająć, dobra. Robić 24 na godzinę opiekę i przede wszystkim ten, a niż na przykład chyba, że będę faktycznie całą naszą relację małżeńską, będę bardzo bym dobrym człowiekiem był, to wtedy powiedziałem, że byłaby w stanie na przykład z tą myślą, że byłem taki kochany, taki dobry dla niej, byłaby w stanie się mną opiekować, no. Ale jeżeli by tak nie było do końca, to wolałbym je oddać do środka, gdzie jest cała specjalna opieka i ja z tą pełną świadomością, że taką regułę ustaliliśmy, taką zasadę, no. Się z nią związałem, wziąłem z nią ślub i ja, i moja rodzina, i nikt teraz nie może do niej mieć pretensji, że jak to się coś stanie, a wiadomo, że teraz bez różnie w naszym związku jest, ale lepiej gorzej, potem dziecko się pojawiło, że czasami coś się trochę psuje, ale nie do tego zmierzam teraz naszych relacji, tylko do tego zmierzam, że nikt nie będzie miał do mojej żony pretensji, że mnie dała do środka, gdzie mam opiekę, gdzie jest mi dobrze. Bo sam tak ustaliliście, wiesz, to do dokładnie takie ustaliliśmy. Dokładnie no. Tak, ale jak by to się stało, odpukać, to ludzie, którzy mnie kochają jako fightera, jako freaka, czy jako coś, no. Bo mnie pokochali zabawnego takiego Tomaszka, na pewno 80% ludzi by ją kurwa zgnoiło, zjechało z błotem tak, żeby nie miała życia. A to jest na pewno. Mimo iż ustaliliśmy wspólną regułę, no. Że tak, oddajesz no. Mnie do środka, tam będę miał opiekę. No myślę, to jest takie, oddałaś już, jak był fajny, to go trzymałaś, kochałaś, teraz niepotrzebny, to wygrać, bo tak ludzie zawidzą. Tak. Ale to ty ustaliłeś, mimo, nie? Że ustaliliśmy to, gdzie no, jeszcze to nie byłem we freakach, no. Gdzie jeszcze kariera moja zawodowa dopiero się zaczynała, więc nie byłem w ogóle ani znany, ani powiedzmy w żaden sposób jakąś tam osobą, gdzie no. Mógłby ktoś powiedzieć, no kurwa, pieniążki, to się złapała go, a teraz zostawiła. Nawet było tak, że ja zacząłem karierę i miałem gorszy moment w zakładzie, to Ala poszła moja dziewczyna do drugiej pracy i mi pożyczała pieniądze, czyli pracowała od 7.30 do 15.30, pół godziny miała przerwę, szła do drugiej pracy i do wieczora pracowała przez pół roku, no. Żeby mi pożyczać pieniądze, żebym potem mógł tylko powiedzieć, ty tylko się skup na treningach, ja ci pomogę pożyczyć pieniądze, ty się skup na treningach. Dokładnie. I ludzie takie rzeczy nie znają. Jak potem teraz byliśmy gdzieś tam z córeczką mojego, tam byłem u psychologa, tam po jakichś sprawach no. Logopedycznych i takich, okay. Ten, wiadomo, takich rozwojowych, rozwojowych no. U dzieci chodzi.
to też nagle jedna pani zasugerowała, że w ogóle to nie powinna zrobić, że zrobię sobie mój tam research albo coś. Jak pan mógł tam powiedzmy do momentu tam dziecko dopuścić z żoną do momentu, że powiedzmy już w tym wieku córeczka powiedzmy jeszcze tam ma takie luki tam powiedzmy w tym rozwoju z tą mową czy tam z czymś. Dobra. Ja mówię, no dlatego tu jestem teraz u pani, nie? A ona, pan, jest, stary, pan jest medialny, pan jest pensą medialną, pan coś, jak pan mógł to ale zrobić, to ludzie powiedzą, tak? I nagle ja powiedziałem się tam, że żona też nie chciała za bardzo coś tam ten, bo jeszcze, że jest mała no. Córka i to, że jeszcze się wiadomo, to wszystko samo u niej może uregulować. No i właśnie. Nagle ta pani coś tam w ciągu rozmowy zasugerowała, ja mówię, to dlaczego państwo w ogóle chcieli mieć dziecko, nie? A ja mówię, no ja miałem tak, że żona, ja miałem tak, że ja byłem gdzieś tam zblokowany, gdzieś tam nie chciałem tłumaczyć, o co chodziło. Moja żona też była po jakichś tam badaniach, to wyszło, że tam powiedzmy jedyna nigdy nie pracuje i tam ma co dwa miesiące, czyli to miałem zblokowanie, bo małe prawdopodobieństwo, że dziecko będzie miała. A ta babka nagle, i pan jej w to uwierzył? Bo ona myślała, ta babka, ta psychiatra, że ja już po prostu byłem sławny, jak się związałem z moją dziewczyną. I że mnie w chu zrobiła, żeby mnie na dziecko naciągnąć, nie? I ja tak patrzę na nią. Wariatka jakaś. Znaczy, no nie, no bo tak zawsze, jak każdy, ale każdy mógł tak spojrzeć, nie? No, ale ale jak dopiero ja każdemu przedstawię właśnie wersję, że byłem z żoną, dziewczyną wtedy moją, jak jeszcze nie byłem w fejmie, nie byłem zawodowcem, czy dopiero zaczynałem karierę, że pół roku mnie utrzymywała, czy pożyczała mi pieniądze, żebym ja tylko trenował, to już nagle chyba troszeczkę to zmienia obraz. Ale wiesz co, ale samo patrzenie, nawet tak jest, nawet samo patrzenie przez panią doktor z góry na kobietę, że tak zrobiła, kurwa, na serio? Ty tak jest, to takie... Samo wiesz, to, że mnie zresearchowała, no właśnie, no, jestem znaną osobą. Czyli co, wchodzisz jako Kowalski, to okej, to dziecko się fajnie rozwija, będzie dobrze, a wchodzisz jako znana osoba, to już, co mam przyjść tak późno? Tak. Myślenie, pomyśli to tak. No ale to w życiu jest, nie? I teraz na przykład teraz każdy powie, na przykład właśnie jakby właśnie była sytuacja, że właśnie to co mówię ciągle, że tam odpukiwać, że tam powiedzmy byłbym w stanie tam jakimś takim, żeby to mi odejść do środka. Ja bym tam powiedzmy właśnie trafił z tym, z pełną świadomością przed, znaczy ze świadomością, kiedy jestem zdrowy, że tak się stanie. No. Kiedy bym już był nieświadomy, był właśnie w takim stanie, to wiadomo, no po prostu bym tam trafił. Nagle, no co by powiedzieli ludzie, patrzcie jaka kurwa, jak był w fejmie, to kurwa pieniądze chciała czerpać, no, tak związała się z nim, na dziecko go zrobiła. Najgorsza by była. A najgorsza, ale zaraz go do środka oddała. Nie? Aferze pana Szeligi jest taki mi się daje problem, że jakby ta kobieta, czyli jego teraz aktualna kobieta, związała się z kimkolwiek kurwa innym, to by nie było tematu. No tak mówisz, miałam dosyć już, wiesz, ale to zrobili się błąd. Zrobili też pełno błędów. Szeregiem błędów jest choćby ten, co powiedziałem, że na przykład ich błędem jest to, że też nie mówię, że wszystko mu pochlebnie mówiłem, Igora broniłem. No. Powiedziałem, że zrobili szereg błędów. Na przykład błędem było to, że stanęli na zdjęciu razem jak nastolatkowie, przytuleni sobie buziaczka dają, gdzie ludzie wiedzą, jaka jest ciężka sytuacja. No. Jak nagle tak, bez niczego. Oni nigdzie nie oznajmili, że na przykład już sytuacja jest taka, że trener już powiedzmy jest 2 lata w tej śpiące, że już teraz, nie ma rokowania. Ona już tak nie ma rokowania, że ona już też chce, potrzebuje bliskości, czucia, że na przykład chce, że to nas połączyło, że coś że delikatnie przejść. Można było to ugryźć tak, mówić, że ładnie. No. To oni, jak to jest nastolatkowie, którzy w autobusie jadą i się całują, co wszystkich ludzi wkurwia. Wulgarne takie. Tak, wulgarne, nachalne takie. Oni nagle je zdjęcia, jak zadają buziaka. Tylko Piotrek to powiedział w ten sposób, to wierzę mu trochę w sumie, że chciał po prostu z grubej rury tak to zrobić, bo jakby tak delikatnie co pokazywali, to może wtedy właśnie by ludzie za bardzo gnoili ich, że ukrywacie się, a macie romans, a coś tam, a wy to się ukrywacie. Wolę właśnie z góry pokazać, oświadczyć, ale powiedział, że wie, że zrobił błąd. Ale mimo wszystko ja też powiedziałem wtedy na obronę jego to, że co innego, gdyby trener jakby tak był wśród nas, w sensie, że normalnie chodził, wiadomo, żył, a on po kraju było tyłem mu po treningach, czy coś by odbijał kobietę. Okay. A co innego, jak po 2 latach, nie po miesiącu dwóch, tylko po 2 latach już, kiedy wiadomo, że ten trener się nie wybudzi, go stan się nie poprawia, nawet ciągle pogarsza, że wtedy on właśnie już się zaopiekował tą partnerką. Dla mnie to jest całkiem coś innego, nie? Niż komuś odbić babę, a co innego, jak już pracuję w tym stanie, ten jest 2 lata i oni po prostu w tym czasie to ich połączyło wszystko. Wiesz, no to dużo, na to się nakłada będzie tysiące rzeczy, warstw, kurwa, emocji. Tak, taki nieszablonowy, taki jakby bez szablonu doświadczeń, takiej sytuacja. Zewnątrz, po prostu oceniając zewnątrz na szybko, po prostu jest dramat. Tak, to jest kurewstwo. Mówiłem na początku, że sam mówiłem, że to jest kurewskie i też to tak krytykowałem Piotrka. Ale potem ja sobie tak oglądałem dużo filmików, zagłębiłem się w temat, nie tylko powierzchownie patrzyłem, a wszedłem w środek bardziej, oglądałem wiele różnych wywiadów, gdzieś tam więcej informacji, gdzieś tam coś.
to troszeczkę zmieniłem nagle właśnie pogląd na to, co mówię i nagle jak przedstawiam go w ten sposób, to 80-70% ludzi potwierdziło, że mówię rację. Słuchaj, no wiesz, ile osób, tyle wiesz. Dlatego powiedziałem jeszcze na początku, prawda to gówno, nie mamy monopolu nigdy na prawdę, prawda nie istnieje. Piotrek będzie miał swoją prawdę po swojemu, ta drużyna trenera po swojemu, a trener jakby się obudził, czego mu życzę, właśnie mówiłem, no, to też powie swoją prawdę inną niż wszystkie trzy, ale każdy będzie myślał, że jest prawda, bo każdy to widział swoimi oczyma. No tak, słuchaj. Ze swojego perspektywy, a punkt widzenia należy od punktu patrzenia. Tak jest, no, dokładnie, to jest to. No to no, tyle, i tak mówię, no, tyle, ile osób, tyle będzie jak gdyby tak, opinii i tyle rzeczy. No tak naprawdę jest. No. Tak. Co nie zmienia faktu, że wiesz, jak ludzie no, zbulwersowali się, bo to wygląda, otoczka jest taka, że najbliższą osobę skrzywdzi, wiesz. No oczywiście, no z zewnątrz patrząc, nie wchodząc w środek, to tak wygląda, tak, nie? Tak, dokładnie. I tak, też tak mówiłem. Dobrze powiedziałeś, nie wchodząc w środek, nie? No. Ja jadąc na Cage'a, póki gdzieś tam nie oglądałem paru wywiadów, paru właśnie tam jakich tam rzeczy się zagłębiłem, no, to ja też myślałem, że pojadę i go pocisnę po prostu, nie? Ale potem nagle właśnie parę rzeczy mi otworzyło jakieś punkty spojrzenia na to wszystko, nie? To odchodzenie takie od ludzi od niego na chama, nie? Takie no, pod presją na przykład, nie? Tak, pod presją, jak go no, zostawili. No presja, wiesz, presja solidna, nie ma co ukrywać, tak, nie? Tak. No, powiedz mi Tomek, jeszcze taka zasadnie odnośnie Freak Fightów, jak już rozmawiamy, bo wszystkie gale, które wcześniej jak gdyby i bokserskie, te sportowe, to wiadomo, to są kameralne rzeczy, nie? Tak, tak samo gala Gromda też to nie jest zwykła hala, to są takie bardziej też mniejsze pomieszczenia i hale. Nagle wchodzisz do Fejmu i jest rozdupiona hala, pełna ludzi, nie? I ta presja potrafi słamsić? Czy to trzeba, czy jak sobie poradziłeś z tą presją? O! No i tak wiesz, bo to jest takie... Ja już powiem, jak to sobie poradziłem. Ponieważ przyjechałem, czas na przygotowanie było mało, więc był intensywny, więc byłem zmęczony, bo szkoda było odpuścić każdego dnia. Wiadomo, troszeczkę byłem, wiadomo, szybko dojechany, żeby zawalczyć. No. A to obolały, jest dojechany. Przyjechałem tam, to wiadomo, na szybko, wszystko było na szybko, byłem na konferencji, na szybko byłem wszędzie, bo byłem na końcu na szybciutko wzięty. Więc wszystko było na już. Nagle przyjechałem na samą galę, to już byłem troszeczkę zmęczony tym wszystkim, tak? Jeszcze próby, lekarz, coś tam. Każde pytanie, dopytuje. No i właśnie z dużym rozmachem, tak powiedziałeś. No. I nagle taki lekko stoję w tym wejściu, taki lekko, nagle poczułem takie lekkie już po rozgrzewce, za długo rozgrzewka była, troszeczkę się przeciągło wyjście, coś tam, nagle takie lekkie znużenie poczułem. I nagle takie to jest w głowie takie, że ale mi się nie chce, albo coś, nie? I nagle tak. Przecież chciałeś być w tym miejscu, sam tu chciałeś. I teraz chciałeś być w tym miejscu, nie? No. I nagle właśnie robię krok, 12,5-tysięczna publiczność, była pełna hala, wtedy wychodzę, bum. I nagle właśnie to jest to fajne uczucie, że się czujesz, że buzia, jest takie luzie, wszystkim piąteczki. A to tak, w dobre kierunku poszło, nie? Ja po prostu kocham to, nie? Ale wezmę to, ale ogólnie idzie się spalić, nie? Wchodzisz i już o. Może ktoś tak. Jak ktoś miał do czynienia ze sportem, ogólnie presją i nagle wchodzi i mówi o kurwa. Znaczy ja już walczyłem na wielkich galach przed wielkimi publicznościami. No. I na każdego różne rzeczy działają w inny sposób, na przykład ja czuję, że mnie na przykład to nie blokuje, a właśnie odwrotnie. Motywuje? Ja za każdym razem jak wychodzę, właśnie to tak jak kiedyś Rockman mówił, co mi trener opowiadał, że on wychodził właśnie przed wielką publiczność, przed scenę, on czuł, że się budzi dopiero wtedy. Okej. Okay. Ja tak samo jak ja wychodzę przed tych ludzi, otwieram oczy, oni są wszyscy ja to są dla nich. I wychodzimy dziś. Tak, ale właśnie tak, właśnie. Ja nagle tak się cieszę, to ja się tym bawię. Fajnie. Tak, ja to czuję, ja się tym bawię. Im większa teraz okazuje się, że im większa publiczność, im większa hala, tym jestem bardziej podniecony, a nie podjarany tym i wchodzę na jeszcze większą euforią. Petarda, że to dzisiejsza sprawa, wiesz, to nie jest tylko, że idziesz tam zrobić, wiesz, że ktoś cię będzie chciał napierdolić, waleciano, tylko wychodzę, tylko że jeszcze masz z tego zabawę, to jest jasne, petarda, to ja jest petarda, słuchaj. Ja w ogóle dopiero teraz wszystkim mówię, że pierwszy raz, znaczy inaczej, wiadomo, na tamten etap w życiu, wtedy na przykład mówiłem, dostałem się gdzieś, to mówiłem, że jestem tam, gdzie chciałem być. Gdzieś potem się dostałem, to mówiłem, że jestem w miejscu, gdzie chciałem być. Po kroku rosło. Ale teraz jak jestem tu, to z perspektywy teraz, a tego co było, to wiem, że jestem najbardziej ze wszystkich miejsc, gdzie w życiu byłem, jestem tam, gdzie chciałem być. To ja... Dobra zabawa, duża publiczność, już lepsze pieniądze, po prostu wszystko na plus, nie ma gdzieś tam, tu nie ma minusów, nie, na razie. Ale tu, powiedz ci, nie ma minusów, tak, nie? I z takim trochę może już kolokwialnym, motywacyjnym tekstem, to pokazuje właśnie, że nie warto się podawać i wiesz, i tak, pewną drogę i tak musisz przejść. To ja szybko to opowiem. No już nie, już w boksie na przykład, już powiedzmy przegrałem jakąś tam walkę ważną, i przepraszam, moja kariera już tak trochę gasła. No. I też dalej pracowałem, działałem. Nagle pojawiły się walki na gołe pięści.
znowu, ja w 2020 roku, zanim zawalczyłem na Gołe Pięści, dałem gdzieś tam wywiad, że już właśnie dla Onetu, na Onet Sportu, bo właśnie, że tam to wszystko jest rozpisane, jak już wiem, że mistrzem świata nie będę i to, że muszę się pobawić, poimprezować, ale też powalczyć, że już wiem, że już tak gdzieś ten koniec kariery się zbliża, że może jeszcze powalczę rok, dwa. Nagle pojawiły się Gołe Pięści, moja kariera bardzo się podniosła, a już był koniec. No tak właśnie, że ja tak poznałem twoją osobę, nie? W telewizji dzisiaj. Tak. Od właśnie tych Gołych Pięści. Właśnie. No. A nagle już też przegrałem ten turniej o 100 tysięcy, wygrałem turniej, ale potem przegrałem finał o 100 tysięcy. Operacja, już nie walczyłem półtorej roku na Gołe Pięści. W boksie już jedną walkę wygrałem, ale już przegrałem bardzo ważną, 10-rundową z takim zawodnikiem na punkty, dobrym bardzo mistrzem, młodzieżowym mistrzem świata, mistrzem polskim, narodowym mistrzem polskim. No. Ale przegrałem z nim tę walkę i też już to znaczyło, że będą znowu go bardziej promować, nie mnie, no bo to na rzecz samej grupy promotorskiej byliśmy, no bo już nie jestem tam. I też już na pewno wszędzie już tak, bo takie, no Tomek się wypalił, no 33 lata, już nie najmłodszy, nie to. A ja bęk, wtedy wchodzę ja cały na biało. Tak, no, ogłoszony był 24, mi dzwonił prezes, czy przyjadę na jutro na konferencję, bo ktoś się wysypał, jakiś zawodnik, nie? A ja mówię mu, dobra, będę. I nagle boom, wychodzi ze Tomek Gromadzki, nie? Nie widzisz, taka sinusoida, nie? Sinusoida, ale dalej jednak człowiek jak tarat musi iść, nie? Jak do końca. Na chwilę cofniesz do tyłu się, to już jest koniec. Walczę do końca i właśnie to pokazuje ludziom, właśnie jak już zawsze można czasem na przykład zrobić, mówi się, tu będzie najlepszym określeniem te, że zrobić 3 kroki w tył, żeby się rozpędzić i zrobić tam powiedzmy 5 do przodu, czy tam wcześniej, no mówi się, każdy mówi 2 do tyłu, 4 do przodu, to różnie mówią. Też mówi się na przykład, czasem warto spaść na dno po to, żeby spojrzeć z innej perspektywy, nie? Czyli przede wszystkim dotknąć tego dna, odbić się od niego i bardzo mocno wypłynąć po prostu na powierzchnię, nie? Sztuką do mega się właśnie odbić, nie? Bo tak. Dużo wpada i zostaje ten na właśnie ten, mówi się, że ten, ale mówię, że niektórzy czasem nawet zakopują się w tym mule, jeszcze nie? Bardziej, nie? Jeszcze bardziej, nie? Sztuką właśnie się odbić, no to jest to, tak. Nie? I ja tak po prostu działam tak w życiu, nie? Że tak każdym razem wiesz, co przynosisz, wiesz, że też są zadania, trzeba brać, co można. Bo, wiesz, a że mój kolega mnie nauczył, zawsze mówił mi, że marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. I to jest piękne. Ja po prostu spełniam swoje marzenia, nie? No słuchaj, nikt za nas tych marzeń nie spełni. Tak. I też mi kiedyś nauczono, że nikt mi nie da nic za darmo, bla, 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 możesz wierzyć, że coś wygrasz, nikt powiem ci, nikt, tak to już ona mówiła? Nie, mi ogólnie, ja zawsze mówię, no, w domu, bla, bla, że nic nie wygrasz. A to mój tata mi to też mówił. No? Mój tata mówił tak, nie licz na jakieś nagrody, w totki grałem, czy coś mówiłem, że puściłem ile te miliony za wygrania. Mój tata mówi, nie licz na to, że ktoś ci coś da, że coś wygrasz, tylko to, co w życiu wypracujesz swoją tak ciężką jest pracą. A to prawda, mi akurat tata, który to mówił, sam bardzo dużo pomógł w życiu i daje. No. Bo jak miałem cięższe chwile, to i pomagali finansowo, i mieszkanie utrzymywali, czy super, coś tam. No, klasa, no, po to są rodziny. Ale zawsze mówiłem tak, nie oczekiwałem od tego od nich, bo jestem dorosły, więc nie jest tak, że to są moje rodzice, więc muszą mi dać, bo mi się należy, bo jestem ich dzieckiem, bo jestem dorosły, tylko zawsze mówiłem, że sam sobie muszę na wszystko zapracować, a jeżeli coś mi ktoś da, to chwała mu za to, dziękuję bardzo, ponieważ nie musiał tego robić. No. Ja tak podchodzę do życia. No to tak, no, wiesz, jak sam sobie coś zrobisz, to smakuje razy dwa, nie? Jak mi się teraz zawsze mówisz, że sam sobie coś osiągniesz, co zrobisz, to jest taki smak, że do tego trzeba dążyć, nie? Dokładnie. I nikomu nie jesteś zależny. Tak, no wiadomo, tak, czasami trzeba, jak ktoś pomoże, super, kurczę, na to. Tak, drodze, dziękować mu za to że to by się to należało, czy aj, ty to sobie. Ale z drugiej strony pamiętaj, że też jak ktoś ci pomaga, to nie znaczy, że z dupy się to wzięło. Też jesteś takim człowiekiem, dlatego ci pomógł. To też mówię, masz podobne myślenie. Ja to samo komuś powiedziałem. To, że pewnie ludzie na pewnym etapie w życiu mi pomogli, to było dlatego, że byłem dla nich dobrym przyjacielem, gdzieś ja im pomogłem. I ja to samo mówię, co ty. I żebyście wiedzieli, my się nie zgadywali, że tak gadamy. To nie było gadane, słuchajcie. Nie, ja takie same wartości mam. No. Po prostu pewne sznurki wszystko robiłem tak, że pociągłem, że po prostu ci ludzie potem, kiedy miałem problemy, stanęli na rzęsach, żeby mi pomóc, bo byłem dla nich ja dobrym człowiekiem po prostu, nie? Dlatego właśnie warto dobry być człowiekiem, bo dobry wraca, ja zawsze to mówię. To jest karma, że ktoś pyta, że ktoś mówi, że karma nie istnieje, to właśnie w tej wersji, a ja mam tysiące przykładów, gdzie mi pomogła karma. To może jest niezwykle. Ale najważniejszy przykład, gdy wróciła do mnie karma, to, że potem dostałem się do grupy, gdzie byłem w boksie, przez pewną osobę, której tam dobrze się zachowałem, powiedziałem prawidłnie, tak, może bez słowa, ale zachowałem się prawidłowo, powiedziałem prawdę gdzieś tam, stanąłem za kimś, ten ktoś mnie dał do grupy promotorskiej, poza znajomość, do takiego tonera, do tej grupy promotorskiej, potem ta grupa zrobiła gromdę i teraz jestem w fejmie, bo z tej znajomości też, bo wtedy. Ale zachowałem się, stanąłem po stronie prawdy, nie przyjaciół, znajomych,
tylko przeciwko nim, bo stanę po stronie prawdy, która była po stronie tej drugiej osoby, no. Tak powiem szybko tylko. I potem ta osoba mnie poznała z tyloma osobami, że pościągło taki sznur. Ale widzisz, że no jestem tu, gdzie jestem. Nie ma w przypadku. To twoje, każde nasze słowa, nasze konsekwencje, nasze czyny dają konsekwencje później w przyszłości. Dokładnie i tak, tak jest, albo ktoś się oleje, ktoś mógł ci pomóc, albo tak dalej, albo ci pomoże. No i też właśnie daje tak. No tylko tak się to dzieje w życiu i nikt mi nie powie, że jest inaczej. Dla mnie nie. Ze znajomymi. Wygrać mimo kiepskiej dyspozycji. Kurczę, takie obojętne, neutralny jestem na to, nie? Myślę, że do prawicowej konfederacji. Po prostu są. One po prostu są. No, muszę przyznać, że właśnie tego hejtera pseudonim już słyszałem, ale naprawdę nie wiem, jak się prezentuje. Akurat jeżeli chodzi o Marconia, to jego walkę już widziałem z Darolwem, prawda? No, przegrał ją wtedy, co prawda, ale no, wytrzymał tam, czasami uciekał, no ale gdzieś tam całą walkę gdzieś tam wytrzymał. No, myślę, że zostawiłbym na to, dlaczego znam już bardziej, już go znam z pierwszej tej też fejmu, na którym walczył on wtedy i ja walczyłem, na tym jednym fejmie się poznaliśmy, to już tam gdzieś bardziej sympatyzuję za nim. Akurat dziewczyn obydwu zacząłem dopiero obserwować w momencie, kiedy dowiedziałem się, że mają zawalczyć na fejmie, więc nie znam akurat obydwu tych dziewczyn w taki sposób, ale że mam typować, no bo wiadomo, gdzieś trzeba, no. To gdzieś nagrywania, jak nagrania mieliśmy do trailera, to właśnie była ze mną ta Dominika Rybak, więc powiedzmy, że dlatego, że tam gdzieś przebijała się koło mnie, to postawię na nią. No właśnie z tym panem Szyszką, to tam chyba to ten trener Szyszka, co tam właśnie z tego klubu Unique w klubie, nie chcę, to też możliwe, bo nie chcę, proszę, trzeba pamiętać, że dopiero wchodzę w ten świat, wszystkich tam znam, a to właśnie chyba walka tych trenerów jest czegoś tak, no, że mu przeciwnika mojego dobrze gdzieś tam przygotowywał, to myślę, że jest dobrym trenerem, w takim razie, że on wygra. No myślę, że tutaj no każdy w ogóle uważa, że ta walka będzie w ogóle walką całego fejmu, no wiadomo, że z powodu tej afery, o której mówiliśmy. Wiadomo, słowami, co tam też Liga wypowiedział się na mój temat, coś tam właśnie o to, nie Szliga, przepraszam, tylko Wrzosek, że bronię właśnie Szligi, gdzieś tam jeszcze też ma jakieś obiekty co do tego, ale powiedzmy, no mimo wszystko, że gdzieś tam zaczyna do mnie chyba jakąś nie pawać, nie pawa do mnie chyba już jakąś sympatią po tych słowach, właśnie i obronie jego przeciwnika Szligi, to mimo wszystko mi się wydaje, że teraz odrobił lekcję i wygra on. Ja wiadomo, pewność siebie i moja psychika powoduje, że jestem w stanie w ogóle powiedzieć wam, wytłumaczyć, to myślę, teraz wygram ja. Jestem zawodowcem, robiłem wiele walk zawodowych, gdzie powiedzmy pierwsze walki były wyrównane, nasze zawodowe, potem rewanże wygrywałem albo przed czasem, albo wysoko. Oprócz takiego jednego rewanżu, który z Matuszem Rzadkoszem miałem, który pierwszy był remis, drugi przegrałem, ale trzeci już przegrałem, to wszyscy mówili, że był wajek, że powinien wygrać tę walkę, no ale dobra, nieważne, no powiedzmy oprócz tego jednego wyjątku wszystkie rewanże wygrywałem mocno, a to skutkuje też tym, że do pierwszej walki przygotowałem się, nie znaliśmy w ogóle taktyki Piotrka, nie wiedzieliśmy, jak walczy, jak się porusza, bo nie było żadnych materiałów z walki z nim, tu mieliśmy teraz materiał i to bardzo świeży i to jeszcze bardzo dobry, bo materiał z walki ze mną, w takim razie te obrony typowo do walki z nim oraz atak, wszystko przerobiliśmy. Myślę, że jako zawodowiec potrafię wyciągnąć więcej wniosków, więcej nadrobić, lekcje dorobić i że teraz wygram jeszcze bardziej.
Ponieważ nie wiem, kim jest Sebastian Fabiański, wiadomo, że z telewizji, z filmów, ale aktorem, ale też znam Filipka, też już walczył na gali, gdzie ja byłem. Oglądałem też, tylko właśnie ciężko, bo nie widziałem nigdzie poziomu sportowego z żadnej walki Fabiańskiego, tylko że jedną walkę miał i przegrał. Ale myślę, że potem jak widziałem, jak tarczę Fabiański uderza, chociaż wiem, że tarcza to nie, czy worek nie oddaje, to nie jest, niby nie oddaje walki, ale mimo wszystko powiedzmy, że stwierdzam jako zawodowiec poziom technicznego i wyprowadzanych ciosów, uważam, że Filipek wygra. No żelazna kondycja Karasia, wiadomo, że to jest triatlonista, ale niekoniecznie przekładająca się na walkę. Ja też miałem kolegę, mam kolegę, który biegał praktycznie maratony, a wziąłem go na trening karate i po w czasie rozgrzewki, jak tam jakieś techniki robiliśmy, uderzania czy coś, odwracam się do niego i mówię, co tam, spoko jest, czy coś tam, o taki spocony, taki, więc nagle widać, jak inna forma wysiłku powoduje nagle inne zużycie tlenu, czy w ogóle nieprzygotowanie, więc tutaj to może ta kondycja wcale do triathlonu się nie przełożyć na walkę, ale no, mi się wydaje, że mimo wszystko jednak taki sportowiec jak Karas to że raczej przetrzyma i wygra. No, księżniczkę z afery poznałem wcześniej, wiedziałem, kim już jest, a Alberto poznałem podczas samej fejmu właśnie, gdzie już walczył, też właśnie tam, gdzie ja. No jednak, jeżeli widzę, jaki poziom Piotrek wniósł brat Pawła księżniczki do walki ze mną, a ponoć Paweł jest lepszy od Piotrka, jeszcze wiadomo, inna wyższa kategoria, to myślę, że no i w ogóle księżniczka dobrą walkę dał z Pasternakiem, który jest zawodowcem, co prawda MMA, ale też jednak zawodowcem i mimo iż wiemy właśnie, że inna formuła się tak nie przekłada, to jednak co innego jak ja jako pięściarz mam iść do MMA, to jest całkiem inna formuła, a co innego jak zawodnik MMA ma walczyć w stójce, bo jednak w MMA też jest stójka, czyli ktoś trenując MMA też trenował stójkę. Ktoś trenując tylko stójkę, walcząc tylko w stójce, no nie trenował MMA, więc to tak dlatego tak nie było porównania, że zawodowiec zawodnikowi frykowemu nie jest równy, a w tym przypadku jest jednak coś, że Michał Pasternak coś umie w tej stójce, a księżniczka no wytrzymywał tego ataki, no sobie nie było, charakter ma, wiadomo, że czasami to wyglądało jak obijanie kotleta, ale mimo wszystko no myślę, że księżniczka jest tu lepszej dyspozycji technicznej, fizycznej niż Alberto. No tu akurat też poznałem chłopaków, ale akurat w ogóle jakoś tak nie jestem w stanie powiedzieć, jak może potoczyć walka, bo nie widzę po prostu ich walk, ani jakichś tam obrazów, powiedzmy, że Ksajo stawiałbym. Ferrari walczył, no właśnie takie będę miał porównanie do walki z Łaszczykiem, który też właśnie parterowcem w ogóle nie jest, a tylko pięściarzem, a Ferrari powiedzmy może oprócz to, nie może pomijamy fakt, że przegrał, bo powiedzmy to było tak mówię, no Łaszczyk gdzieś tam przetrzymał go, wykończył kondycyjnie, tylko w ten sposób, że był wytrwalszy kondycyjnie, a nie, że go tam jakoś osłabił. Chociaż w trzeciej rundzie Łaszczyk bił mu właśnie te doły, które go tak osłabiły, bo aż poklęknął po jednym z nich, tak przykucnął, bo widać, że nie całkiem klęknął, ale gdzieś tam go, ten tlen mu to odebrało. Ale co zmierzam, jeżeli Ferrari z lżejszym wagowo Łaszczykiem miał problem, to z cięższym wagowo Tańculą, który jeszcze bardzo dobrą walkę z Wiewiórem ostatnio, prawda, no to według mnie bezapelacyjnie Tańcula wygra. Działamy! Działamy, działamy! No to znacie już typy Tomka na najbliższe Fame MMA. Okaże się po fejmie, czy trafiłeś, czy nie trafiłeś, czy twoje doświadczenie frykowe już jest na tyle wysokie, że masz, wiesz... To jeszcze może nie doświadczenie, tylko na razie przeczucie. Przeczucie, dokładnie. Tak, bo dokładnie. Dopiero niektórych osoby poznałem, ale też trzeba pamiętać, że kiedy na przykład to były te gale, to ja sam walczyłem, więc też nie mogłem oglądać za bardzo tych wszystkich walk. No. Tylko gdzieś tam... Ale wróciłeś sobie jeszcze tam do tego, oglądałeś całą galę ogólnie? Nie, już tak nie robię tak. Chyba, że swoją walkę tylko kiedy do kolejnej się przygotowywuję, no, nie? No, fajnie. Słuchajcie, moi drodzy.
Na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że wyczerpaliśmy dużo tematów ciekawych, nie było nudy i dotrwali się do końca tego odcinka. Ja z wielką przyjemnością dzisiaj już dziękuję. Tak, za ja się żegnam, czas. Bo miałeś mi się żegnać, a ja znowu się rozgaduję. Dobrze, kończyć. Cześć, na razie cześć jak czapka. I... No to moi drodzy, cześć jak czapka. Bo jak czapka, bo u mnie pożegnanie trwa potem 10 minut. Ale impreza przy wódce pół godziny. Inne rozchodniaczek musi u ciebie wyglądać zajebiście, nie? Tak. Rozchodniaczek, już 16 już. To też byście czekali. Dzięki ślicznie. Dzięki również. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Na razie, hej. I do zobaczenia, mam nadzieję. Hej.